Jest z nami prezes grający klubu LZS Mrzygłód, Michał Kotyrba. No, bardzo łatwo jak na razie ten sezon przechodzicie przez te następne kolejki. Powiem tak, budowaliśmy drużynę bardzo długo, tak, od B klasy. Pierwszy rok zaraz żeśmy zrobili awans do A klasy, graliśmy rok w A klasie i budowaliśmy tą drużynę, no i widać, że są wyniki i będziemy ją budować dalej. Jak wygląda strona organizacyjna klubu, jeśli chodzi o boisko? Stadion został wyremontowany. Zainwestował w nasz stadion Rafał Kołakowski, firma Tribak, któremu bardzo dziękuję, że nas tak wspomaga i jest z nami. No i myślę, że będzie on nas jeszcze długo i często słychać. LZS Mrzygłód. Nie szalejecie z transferami, tylko spokojnie. Tak. Spokojnie, bo chcemy tak samo utrzymać drużynę z Mrzygłodu, żeby ludzie z Mrzygłodu grali, ale wiadomo, w A-klasie czy też wyżej nie zagra się swoimi ludźmi, więc trzeba się wzmacniać. I będziemy to na pewno w przyszłym roku tak samo robić. Dziękuję i życzę. Dziękuję bardzo.